Dobry, Piotr Sołowicz, Gazeta Wyborcza. Ja mam pytanie do trenera Magiery. Jeśli mógłby Pan powiedzieć, czy w meczu z Ajaxem trzeba będzie się wspiąć na wyższy poziom niż w meczu ze Sportingiem? Czy do zwycięstwa wystarczy podobna dyspozycja? Jeśli mógłby Pan usytuować Ajax w tej tabelce Ligi Mistrzów w grupie Ligi. Dziękuję. Dzień dobry. Na takie pytanie najlepiej odpowiedzieć po meczu. Czy trzeba było się wspiąć na wyższy poziom, aniżeli to było w Lidze Mistrzów, czy też nie? Zobaczymy. Natomiast dzisiaj nie wiemy. Wiemy na pewno, że gramy z drużyną młodą, dobrą, potrafiącą grać w ataku. Taką, która w swoich ostatnich spotkaniach wygrała 5 meczów z rzędu w lidze i gra dobrze. Natomiast my patrzymy przede wszystkim na siebie. Nie po to graliśmy w Lidze Mistrzów i wygraliśmy ostatni mecz ze Sportingiem, aby dzisiaj kogokolwiek się obawiać. Nie, to dla nas jest dalej przygoda taka, którą chcemy kontynuować. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, zagrać dobry mecz i w tym dwumeczu okazać się zespołem lepszym. Taki jest nasz cel, nasz plan. Natomiast co się stanie, to zweryfikuje nas boisko i zobaczymy. Na pewno podchodzimy do tego meczu z optymizmem, z wiarą i z dobrym przygotowaniem technicznym, praktycznym, mentalnym, fizycznym, bo nad tym w ostatnim czasie pracowaliśmy. Dziękujemy, prosimy o kolejne pytania. Łukasz Czerwiński, Polsat Sport. Pytanie o takie, w lidze i generalnie Legia atakuje. Tu będzie musiała grać inaczej, choćby tak jak ze Sportingiem. Czy po tej przerwie zimowej jesteście na to przygotowani, czy specjalnie jakoś przygotowywaliście się w czasie przerwy na zgrupowaniach właśnie do tego typu gry? Raczej to nie wy będziecie prowadzić grę, tylko Ajax, chyba że macie inny plan. To jest pytanie do trenera? Do trenera, tak. To, że drużyna z Holandii zacznie rozgrywki w połowie stycznia, my w połowie lutego, ja wiedziałem w lipcu, w sierpniu, we wrześniu i na to nie mam żadnego wpływu. I się nad tym nigdy nie zastanawiałem, bo nie ma sensu. Wpływ miałem i mam na to, w jaki sposób drużyna Legii będzie przygotowana do tego spotkania. Mówię tutaj o charakterze tym, o którym mówiłem wcześniej, czyli przygotowaniu fizycznym, taktycznym, technicznym, mentalnym. Na obozie wykonaliśmy bardzo dużo pracy. Po to trenowaliśmy, aby w jutrzejszym meczu zagrać na miarę swoich możliwości. Czy to wystarczy? To co powiedziałem, czas pokaże. Natomiast my jesteśmy na to gotowi, aby zagrać dobre spotkanie. Jesteśmy mądrzejsi o 6 spotkań w Lidze Mistrzów, w których były wahania. Była słaba gra, było dużo straconych goli, były bardzo dobre momenty, były świetne akcje, świetne mecze, były punkty z utytułowanymi przeciwnikami. Na koniec było zwycięstwo, które dało nam awans do Ligi Europy. Czy będziemy atakować, czy będziemy w defensywie, wszystko zobaczymy na boisku. Nie da się cały mecz się bronić i cały czas atakować. Na pewno będą różne fazy meczu, takie gdzie to my będziemy w posiadaniu piłki i wtedy, kiedy będzie Ajax w posiadaniu piłki. Czasami specjalnie będzie trzeba przyjąć tego przeciwnika na swoją połowę, czasami zaatakować wyżej. Normalne to jest. Najważniejsze jest to, aby ten balans pomiędzy grą w obronie a w ataku był tak dobry, ażebyśmy zarówno w jednej, jak i w drugiej fazie budowania i bronienia byli skuteczni w swojej grze. Dziękuję. Jedno pytanie, proszę. To jeszcze ja do Arka Maraża. Czy ty przed takim meczem rozpracowujesz indywidualnie przeciwników, napastników i tak dalej? Wiesz, jak oni strzelają, czy jak się zachowują w polu karnym? Czy też przygotowujesz się tak jak do każdego innego meczu? Czy masz jakąś rozpiskę daną, na przykład przez statystyków, czy przez kogoś takiego? Broń Boże nie. Dzień dobry przede wszystkim. Broń Boże nie. Tak jak do każdego kolejnego spotkania jesteśmy przygotowani. Mamy to utrwalone i pokazane na wideo. I tak się też przygotujemy. Mamy tutaj ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby nam przygotowali i oni się bardzo dobrze z tego wywiązują i zawsze mamy ich rozpracowanych. Dzień dobry. Mam dwa pytania. Pierwsze do pana trenera. Ajax to jest klub bardzo utytułowany, jeśli dobrze policzyłem, to jest 71 różnych trofeów, 33 Mistrzostwa Holandii, 4 Puchary Europy. No to jest drużyna młoda, ambitna. Trener Brosz też bardzo lubi grać ofensywną piłkę. Tutaj Ajax nie przyjedzie po to, żeby zremisować to spotkanie i chyba też
trener ma taką świadomość, że ten zespół będzie chciał zrobić duży krok tutaj już na Łazienkowskiej. Czy tego właśnie się spodziewa po Ajaxie i jak zamierza odpowiedzieć Ajaxowi na jego ofensywną, czasami w niektórych sytuacjach ultraofensywną grę? Zgadzam się na pewno z tym, że jest to zespół bardzo utytułowany, taki, który ma tych pucharów mnóstwo i sukcesów. Jest firma i wiemy o tym wszyscy, jacy piłkarze kiedyś występowali w Ajaxie Amsterdam, na jakim poziomie. Jest to zespół, który rzeczywiście dzisiaj buduje drużynę na młodych piłkarzach. Trener stawia na ofensywę, to było widać. Wiem, że oni są w cyklu meczowym, takim, który pozwolił im wejść na ten poziom formy bardzo dobry, co potwierdzają ich wyniki w lidze. To, czy oni będą tutaj atakować, to też się okaże. Jestem przekonany, że tak, będą chcieli dominować. Natomiast nasza rola na pewno będzie taka, aby wykorzystać to doświadczenie, które zebraliśmy w Lidze Mistrzów. Mamy piłkarzy takich, którzy potrafią także utrzymać się przy piłce. Potrafią wygrać pojedynek indywidualnie jeden na jednego, oddać strzał na bramkę. Potrafimy być zespołem zarówno w ataku, jak i w obronie. I plan na ten mecz mamy. Mamy plan. Natomiast plan to jedno, realizacja to druga sprawa. Rozpracowanie przeciwnika to jedno, realizacja to drugie. To, co powiedziałem, jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być w grudniu zeszłego roku. Cieszymy się i chcemy, aby ta nasza przygoda dalej trwała. Poprzez dobrą grę, taką, która pozwoli wierzyć, że ten mecz rewanżowy będzie taki, w którym rozstrzygną się losy awansu. Na dzisiaj jest 0-0 i tak rozpoczynamy to spotkanie. Do Harka jeszcze, przepraszam, pytanie. No z tych 11 goli, które Ajax strzeli w tym sezonie, to są gole bardzo różne rzeczywiście. To jest stałe fragmenty, to jest rzut rożny, były bramki też zdobywane bezpośrednio z rzutów wolnych, z szybkich kontr. No przyznasz, że jeśli chodzi o takie zróżnicowanie tych bramek, to jest to w zasadzie nie wiadomo, na co się przygotować. To można, mówiąc krótko, przygotować się na wszystko. Przede wszystkim przygotować się do meczu i to jest najważniejsze. Ja wierzę w to, że nasza drużyna jutro zagra tak, że zagramy, że Ajax nie będzie miał tylu sytuacji, ilu miał w lidze i to my jutro zapewnimy sobie zwycięstwo i pojedziemy na drugą połowę do Amsterdamu z dobrą zaliczką. Jeszcze mam kolejne pytanie. Jeszcze mam jedno, jeśli można. To do pana trenera. O obrońców zapytam. Czy to jest rzeczywiście taki trenerski koszmar? Mam tutaj na myśli brak Jędrzejczyka, brak Rzeźniczaka. Nie zagra trzecia. Bartosz Bereszyński też, no, wiadomo, nie ma go już w Legii. To trzeba będzie jakąś tą obronę skompletować. Czy to jest duży kłopot? Kontuzja jednego zawodnika jest szansą dla drugiego. To jest taki slogan, o którym się mówi. Na pewno żałuję, że Artur Jędrzejczyk nie może zagrać, nie jest zgłoszony, bo nie mógł. Bo jest to bardzo dobry piłkarz taki, który daje dużo jakości. No, ale no, na to nie ma wpływu, rzeczywiście. Transfer Bartka Bereszyńskiego spowodował to, że rzeczywiście ta nasza obrona będzie inaczej wyglądała, aniżeli graliśmy w ostatnich meczach Ligi Mistrzów. Natomiast no, mamy na tylu zawodników, aby wyjść czwórką obrońców i nie będzie tutaj żadnego problemu z tym. Jestem przekonany, że niezależnie od tego, który z zawodników zagra na tej pozycji, da sobie radę. Iza Koprawiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Panie trenerze, ja mam pytanie właściwie odnośnie tego, co pan przed momentem powiedział, że kontuzja jednego zawodnika jest szansą dla innego. Więc chciałam zapytać o Łukasza Brozia, który wyszedł wczoraj na trening, mówił, że czuje się dobrze, ale dla kogo szansą byłaby kontuzja Łukasza Brozia, gdyby okazało się, że on jednak nie będzie mógł zagrać w czwartek? Czy Łukasz trenował cały czas? To, że nie wyszedł na boisko przez kilka dni z drużyną, nie świadczy o tym, że on leżał i nic nie robił. Bardzo intensywnie pracował na siłowni, naszymi fizjoterapeutami. Proszę mi uwierzyć, że czasami takie treningi są mocniejsze, aniżeli to, co się robi na boisku. I bardziej żmudne, wyczerpujące. Ale Łukasz jest do gry. Gdyby Łukasz nie mógł zagrać, jest kilka alternatyw na to, aby ktoś go zastąpił. Może zagrać Kuba Czerwiński na prawej obronie, może zagrać Michał Kucharczyk na prawej obronie. Można przejść na trójkę obrońców i zagrać trzema obrońcami, także na pewno postaralibyśmy się w jakiś sposób zapobiec temu wydarzeniu, że Łukasz Broś nie gra. Ale jestem
dobrej myśli dzisiaj wychodzi z nami na zajęcia. Mam nadzieję, że na tych zajęciach nikomu nic się nie przytrafi. Cała dwudziestka, która z nami pojedzie do hotelu, będzie gotowa do meczu jutro z Ajaxem. Dzień dobry, Maciej Śligiel, Radio Z. Panie trenerze, czy w przypadku tego meczu ma pan tak samo szczegółowo rozpisany scenariusz, jak w przypadku meczu ze Sportingiem, kiedy już pan wiedział, że Guilherme strzeli gola przed meczem i jeżeli tak, to kto tym razem strzeli gola? Nie mam. Dzisiaj wieczorem będę planował, jak dojedziemy do hotelu, minutę po minucie, jak ten mecz ma wyglądać, jak bym chciał, żeby wyglądał, także te nasze cele na jutro będą zapisane. To, co powiedziałem, mamy w głowie gdzieś tam po części, w jaki sposób drużyna ma grać, skład też, ale czasami jest tak, że budząc się rano, zmieniamy decyzję, że ten zawodnik, który wieczorem o 20 w podstawowym składzie jednak siada na ławce, a ten, co był na ławce, skakuje do podstawowego składu. Tu to wielokrotnie tak się zdarzyło. Natomiast jak będzie jutro, zobaczymy. Myślę, że forma każdego z zawodników daje duży ból głowy, kogo wystawić, bo rzeczywiście na kilku pozycjach mamy tą rywalizację na bardzo wysokim poziomie i niektórzy zawodnicy, którzy nie wybiegli z Arką w Gdyni, no powinni zagrać, no ale można grać tylko w 11. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Ja mam mnóstwo pytań. Wczoraj Mirosław Radowicz powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że Ajax nie jest tak silną drużyną jak dwa lata temu, kiedy tutaj z Legią sobie poradził i wygrał 3-0. Ja mam świadomość, że wielu piłkarzy, którzy teraz grają w tamtym meczu, którzy grali w tamtym meczu, teraz ich nie ma w Legii, ale mimo wszystko, czy pan to potwierdzi, panie trenerze, że to nie jest ta sama firma, co wygrywała tutaj z Legią dwa lata temu i że Legia teraz jest silniejsza niż dwa lata temu? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. Wtedy, kiedy Legia grała z Ajaxem dwa lata temu, byłem trenerem drugiej drużyny, który nawet nie był na tym spotkaniu, bo były trybuny niestety puste i nie było możliwości obejrzenia z bliska tego przeciwnika. Na podstawie meczu w telewizji wszystkiego się nie zobaczy, choćby się chciało, nawet rozgrzewki przedmeczowej, a to też dużo widać, jak zawodnicy, jak drużyna wygląda. Ja uważam, że Ajax jest silnym zespołem, natomiast nie porównam, czy to dwa lata temu drużyna Ajaxu była lepsza niż dzisiaj i czy Legia dzisiaj jest mocniejsza niż wtedy. To są inni zawodnicy. Trzeba sobie powiedzieć, że każdy piłkarz wnosi do drużyny coś innego. Nie ma dwóch takich samych. Porównanie naszych napastników dzisiaj, których mamy, z tymi, których nie ma, no nie ma sensu, no bo to wiadomo, że Nikolic miał inne walory, aniżeli ma Tomek Necid. Ale niezależnie od tego, kto będzie grał, trzeba przede wszystkim zrobić wszystko, aby skoncentrować się na swoich zadaniach, na tym, aby wykorzystać swoje walory i potwierdzić na boisku. My zazwyczaj wolimy grać niż gadać za dużo o tym, co się powinno wydarzyć. Dlatego ja taką filozofię przyjmuję. Więcej pracy, mniej gadania dookoła jak. Biorąc pod uwagę tą dewizę, to ciężko mi zadać kolejne pytanie, ale muszę, pogadamy jeszcze chwilkę w takim razie. Do Arka mam pytanie, jak już tak byśmy się chwycili konkretnych piłkarzy, to który na tobie robi większe wrażenie? Dolberg czy Klasen, czy żaden z nich? Ja patrzę na całą drużynę i nie patrzę, który jest lepszy zawodnik, więc nie koncentruję się tylko na danym zawodniku, a na całej drużynie. Więc no jakoś... Wcześniej graliśmy też w Lidze Mistrzów, zdobyliśmy doświadczenie. Ajax jest silną drużyną, ale tak jak rozpracowywaliśmy i Real Madryt, Sporting Lizbona, tak teraz rozpracowujemy Ajax. Dzielimy tych zawodników, ten jest lepszy, wiadomo, pod kątem całej drużyny, ale jakoś szczególnie nie przyglądałem się. Czyli jak padały bramki, to nie mówiłeś wow, ale kozak, no sobie nie wiem. Nie. O godzinie 17 rozpoczyna mecz trening na boisku głównym. Pierwszy kwadrans będzie otwarty dla mężczyzn, potem zajęcia zostaną zamknięte. Zapraszam. Dziękuję.